W związku z powyższym przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt uchwały w sprawie zadań wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego miasta Krakowa. Projekt macie Państwo przed sobą. Mam jedną nieścisłą i musimy ją autopoprawką dopisać. Rok 2013 w obydwu przypadkach. 20 tysięcy projekt. 200 tysięcy realizacji. 20 tysięcy projekt 2013. W obydwu przypadkach. Kwoty te skorygujemy o dokładne wyliczenia z ZIT-u. Ale żeby oni to wyliczyli, to musimy im dać temat. Dlatego wpisujemy na razie po 200 tysięcy i 20 tysięcy w projekty. To jest na 2014. 2014 realizacja, 2013 projekt. Tylko trzeba napisać projekt, bo tutaj po prostu w wyniku, przy przygotowaniu uchwały. Ale to jest wniosek do WP. Do WP, tak jest. Ale jest tak konsekwencją naszej uchwały z budowy. Czy są jakieś pytania do tego? Daniela, proszę. Dlaczego ta Wojtkowica jest taka najważniejsza ze wszystkich ulic? Już odpowiem. Nie jest najważniejsza ze wszystkich ulic, natomiast jest to ulica, która była w naszej liście remontowej, a ponieważ możemy się spodziewać z bardzo dużym prawdopodobieństwem, że w przyszłym roku również na kwocie inwestycyjnej będziemy mieć znaczne środki, bo skarbnik na to naciska ze względu na bilans tam czteroletni czy pięcioletni budżetu, pięcioletni budżetu po nowelizacjach przez Sejm ustaw budżetowych, znaczy nie ustaw o finansach publicznych, za chwilę będzie głosów. Musi po 5 latach się budżet finansować tak, aby była odpowiednia kwota rezerwy przy odpowiednim zadłużeniu. I dlatego środki inwestycyjne są ważne, ponieważ nie wliczają do środków operacyjnych, które gmina wydaje co roku, a tym samym nie pomniejszają tej proporcji, nie pogarszają tej proporcji. Dlatego możemy się spodziewać prawdopodobnie tego. I wzięliśmy po prostu ulicę, która tam w przyszłym roku byłaby realizowana zgodnie z listą, i przenieśliśmy po prostu do wieloletniego planu finansowego, szczególnie w związku z tym, że w pobliżu tej ulicy mieliśmy wprowadzany ruch jednokierunkowy, będziemy mogli ją zmodernizować, czyli albo poszerzyć trochę, albo zwężyć trochę, i tym samym będzie można wydawać inwestycyjne, a nie remontowe, gdzie nie zmieniamy parametrów. Pan Ireneusz, proszę pan zobaczyć. Przy okazji chciałem powiedzieć, bo wielokrotnie żeśmy mówili, że to jest ulica, która ma podkład drogi technologicznej z czasów budowy. Tam nie ma praktycznie ulicy, która miałaby dokumentację. To są płyty, które od czasu budowy od 30 lat pełnią funkcję ulicy. Tak to wygląda i po prostu ja to wielokrotnie mówiłem. Nie przekryta. Nie przekryta, nigdzie po prostu są płyty technologiczne. I od na odcinku od ulicy Imbranowskiej, tam ten krótki odcinek do Marskiewicza jest wyasfaltowany. Od ulicy Imbranowskiej do Bałtyckiej jest, a tam mieszka, tam są 4 bloki 10-klatkowe. 5. No to proszę sobie wyobrazić, że tam mieszka około 1000 osób. Dziękuję. Dobrze, czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. W związku z tym poddaję do podgłosowania. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję, kto się wstrzymał. Dziękuję. 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymał.